Jak wyglądają lodowe światy na obrzeżach naszego Układu Słonecznego? Pluton, jeden z najbardziej kontrowersyjnych obiektów w Układzie Słonecznym. Małe, zimne ciało, niebieskie położone 40 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Przez długi czas pozostawał całkowicie niezbadany. Ten odległy i tajemniczy świat był przez długi czas uważany za 9. planetę Układu Słonecznego. Dopóki Międzynarodowa Unia Astronomiczna nie ustanowiła nowych kryteriów dla pojęcia planeta i nie odebrała temu ciało niebieskiemu prawa do bycia nazywanym planetą i przeniosła go do kategorii planet karłowatych, jak małe ciało Układu Słonecznego. Ale dlaczego Pluton nie jest już 9. planetą Układu Słonecznego? Chociaż Pluton nie jest uważany za główną planetę, cieszy się dużym zainteresowaniem międzynarodowej społeczności astronomicznej. Dzięki wiedzy o istnieniu Plutona, główne badania doprowadziły do odkrycia kilku obiektów transneptunowych, porównywalnych wielkością i masą do Plutona. Nazwany na cześć rzymskiego boga podziemi, Pluton jest obecnie największą znaną planetą karłowatą w Układzie Słonecznym i jedyną w tej kategorii. Znajduje się w pasie Kuipera, która posiada własną złożoną atmosferę. Ponadto na powierzchni Plutona znajduje się duża liczba pasm górskich i głębokich depresji, ogromnych uskoków w jego skorupie i lodowych wulkanów, które wykazują interesującą aktywność geologiczną. Pluton nie jest widoczny gołym okiem na nocnym niebie. Jego największy księżyc, Charon, jest na tyle zbliżony wielkością do Plutona, że przyjęło się nazywać te dwa ciała układem podwójnym. Drogi podróżniku, witaj. Dziś wyruszamy w podróż do zewnętrznych części Układu Słonecznego, aby odkryć tajemnice i cechy charakterystyczne planety karłowatej Pluton. Zanim odlecimy po nową przygodę, pomyśl o polubieniu wideo i zasubskrybowaniu kanału, aby niczego nie przegapić. Dziękujemy i zapraszamy do fascynującego świata Plutona. Pluton leży w pasie Kuipera, regionie przestrzeni kosmicznej, poza orbitą Neptuna. Region ten jest zamieszkany przez tysiące lodowych i skalistych ciał o średnicy ponad 100 km i jest ogromnym rezerwuarem komet. Pluton jest największym znanym obiektem w pasie Kuipera. Wymiary Plutona zostały zmierzone na mniej niż 3 km. Średnica planety wynosi 2376 km. To znacznie mniej niż średnica jakiejkolwiek planety w Układzie Słonecznym, w tym Merkurego, i znacznie mniej niż średnica naszego Księżyca. Pluton jest ponad 5 razy mniejszy od Ziemi. Już na początku XX wieku astronomowie przewidywali, że poza Neptunem znajduje się obiekt gwiezdny o masie większej niż masa Ziemi. Kiedy odkryto Plutona, okazało się, że jest on zbyt mały, aby mieć taki wpływ. W latach 1930-1978 szacunkowa masa Plutona stopniowo spadała z jednej masy Ziemi do 1/10 masy naszej planety. Jednak w 1978 roku odkrycie Charona, księżyca Plutona, natychmiast umożliwiło dokładne określenie masy planety karłowatej. Okazało się, że Pluton jest ponad 5 razy lżejszy od naszego księżyca i ma 0,05 masy Ziemi. Objętość planety karłowatej wynosi prawie 7 miliardów kilometrów sześciennych. To około 152 razy mniej niż objętość naszej planety. Oznacza to, że nawet 152 Plutony mogłyby zmieścić się wewnątrz Ziemi. Jeśli podzielimy masę planety
przez jej objętość otrzymamy średnią gęstość. Średnia gęstość może wskazywać na skład planety. Na przykład gęstość Merkurego i Ziemi jest większa niż 5 gramów na centymetr sześcienny. Sugeruje to, że skład tych planet jest zdominowany przez metale i skały. Gęstość Jowisza i Saturna wynosi tylko około 1 gram na centymetr sześcienny, ponieważ są to planety gazowe. Średnia gęstość Plutona wynosi 1,88 grama na centymetr sześcienny. Jest to wartość pośrednia między planetami gazowymi, takimi jak Jowisz, a planetami skalistymi, takimi jak Ziemia. Różne lody odgrywają ważną rolę w składzie Plutona. Pod względem chemicznym Pluton wydaje się składać w 70% ze skał bazaltowych i w 30% z wody. Pluton porusza się wokół Słońca po orbicie, która różni się od orbit głównych planet Układu Słonecznego. Wszystkie główne planety krążą wokół Słońca w przybliżeniu w tej samej płaszczyźnie, która jest płaszczyzną ekliptyki, a orbita Plutona jest nachylona do niej o 17 stopni. Ponadto orbita Plutona jest wydłużona, bardziej przypomina owal niż okrąg. Ze względu na wydłużenie bardzo eliptycznej orbity, Pluton oddala się od Słońca na odległość 49 jednostek astronomicznych, a następnie zbliża się na odległość 30 AU. Należy pamiętać, że jednostka astronomiczna to średnia odległość Ziemi od Słońca, wynosząca około 150 milionów kilometrów. Dlatego planeta karłowata czasami zbliża się do Słońca bardziej niż Neptun. Wydarzenie to stanowi zaledwie 20 lat w 248-letnim okresie rewolucji Plutona. Ostatni raz Pluton był bliżej Słońca niż Neptun w latach 1979 i 1999. W tym czasie Pluton był oficjalnie uważany za 8. planetę od Słońca, a Neptun za 9. Długość dnia na Plutonie różni się od naszego. Dzień na Plutonie trwa około 153 ziemskich godzin, czyli ponad 6 ziemskich dni. Należy zauważyć, że planeta porusza się bardzo wolno po swojej orbicie. Średnia prędkość orbitalna Plutona wynosi zaledwie 4,74 km na sekundę, czyli około 6 razy wolniej niż prędkość orbitalna Ziemi. Pluton osiąga maksymalną prędkość w peryhelium na poziomie 6 km na sekundę, a minimalną w aphelium na poziomie 3,7 km na sekundę. Ze względu na niewielką masę Plutona, przyspieszenie swobodnego spadania wynosi tutaj tylko 0,6 metra na sekundę, podczas gdy na Ziemi jest to około 9,8 metra na sekundę. Sonda kosmiczna New Horizons podczas przelotu obok Plutona próbowała wykryć pole magnetyczne w pobliżu planety, ale nie uzyskała żadnego wyniku. Niewielki rozmiar planety karłowatej i powolny obrót wokół własnej osi wskazują, że takie pole może nie istnieć. Odkrycie Plutona nie było dziełem przypadku. Astronomowie podejrzewali istnienie nieznanej planety poza orbitą Neptuna od drugiej połowy XIX wieku. Badając orbity Urana i Neptuna, astronomowie odkryli, że planety te są nieco przesunięte względem siebie. Wyraźnie odbiegają one od teoretycznie przewidywanych pozycji na niebie. Aby wyjaśnić to zjawisko, naukowcy proponują hipotezę, że gazowe olbrzymy są przyciągane przez nieznaną planetę poza orbitą Neptuna. Należy zauważyć, że istnienie Neptuna zostało matematycznie przewidziane na podstawie tych samych odchyleń orbity Urana, a następnie doskonale potwierdzone w praktyce. Nowa planeta Neptun
doskonale wyjaśniła prawie wszystkie rozbieżności ruchu Urana. Jednak pewne odchylenia nadal pozostały. Zaobserwowano również odchylenia w ruchu samego Neptuna, których astronomowie nie mogli wyjaśnić przyciąganiem Urana, Jowisza i innych planet Układu Słonecznego. Istniała więc nieznana planeta. Ogromny wkład w to odkrycie miał Percival Lowell, amerykański biznesmen i astronom, amator. W latach 1905 i 1915 odnalazł on obszary nieba, w których można było znaleźć nieznaną planetę. W 1906 roku pracownicy obserwatorium Lowella przeprowadzili pierwsze poszukiwania, ale bez rezultatu. Pluton został odkryty przez astronoma Clyda Tombaugha w 1930 roku w obserwatorium zbudowanym przez Percivala Lowella. Tombaugh celowo poszukiwał planety przez prawie rok, codziennie oglądając zdjęcia fragmentów nocnego nieba. Metoda poszukiwań była prosta, ale bardzo energochłonna. Astronomowie wykonali zdjęcie jednego z obszarów nieba, w którym można było znaleźć planetę. Wywołali płytę fotograficzną i odłożyli ją na bok. Dwa dni później ten sam obszar został sfotografowany ponownie, a dwa dni później po raz trzeci. Następnie płyty fotograficzne zostało umieszczone w specjalnym narzędziu, migającym komparatorze. Narzędzie to umożliwiło oglądanie obrazów pod mikroskopem i, co najważniejsze, szybkie przełączanie się z jednej płytki fotograficznej na drugą. Jeśli zdjęcie ukrywało poszukiwaną planetę, to w ciągu dwóch dni ta ostatnia przesunęłaby się na tle gwiazd. Dzięki szybkiej zmianie płyt fotograficznych można było ją wykryć jako skaczącą gwiazdę. Tombaugh badał te obrazy codziennie, próbując znaleźć wśród tysięcy słabych gwiazd taką, która nie pozostawałaby nieruchoma, ale poruszała się. Każdego dnia znajdował poruszające się obiekty. Były to jednak zwykłe asteroidy, a w niektórych przypadkach zwykłe defekty emulsji fotograficznej. Młody astronom jednak kontynuował poszukiwania. To żmudne i dla niektórych nudne zajęcie trwało przez całe lato i jesień 1929 roku. Fotografowano fragmenty nieba w gwiazdozbiorze wodnika, ryb i barana. Wraz z nadejściem zimy rozpoczęto fotografowanie gwiazdozbioru byka, a następnie bliźniąt. Na zdjęciach było wiele gwiazd, ponieważ Droga Mleczna przecina te konstelacje. W końcu 18 lutego 1930 roku astronom odkrył odległą, ciemną gwiazdę, poruszającą się tak wolno na tle gwiazd, że powinna znajdować się poza orbitą Neptuna. Następnej nocy Tombaugh otrzymał czwartą płytkę, aby zweryfikować obecność poszukiwania obiektu. I obiekt został znaleziony tam, gdzie powinien być. Pracownicy obserwatorium nadal mieli wątpliwości i nie wierzyli w istnienie tej nowej planety. Przeprowadzenie wszelkiego rodzaju kontroli zajęło prawie miesiąc. W końcu, 12 marca 1930 roku, wysłano telegram do administratora obserwatorium Lowella, aby wiadomość mogła zostać przekazana do Harvardu, a następnie została rozesłana do wielu astronomów i obserwatoriów na całym świecie. Planeta Pluton została nazwana na cześć rzymskiego, mitologicznego boga Plutona, boga podziemi. Nazwa została zaproponowana przez 11-letnią angielską dziewczynkę o imieniu Venetia Burney. Nazwa okazała się niezwykle trafna ze względu na odległość Plutona od Słońca, znajdującego się na skraju ciemności. Przez długi czas astronomowie nie mogli powiedzieć nic dokładnego na temat natury Plutona z powodu jego odległości. Mogli jedynie oszacować rozmiar i masę nowej planety, ale szacunki te były bardzo niewiarygodne. Nie było żadnych danych na temat składu Plutona. Dopiero od końca lat 70. i XX wieku, po odkryciu jego księżyca Charona, obserwatorzy byli w stanie rzucić światło na strukturę tego świata. Badanie Plutona z Ziemi jest niezwykle trudne ze względu na jego odległość i niewielkie rozmiary.
Nawet kosmiczny teleskop Hubble nie może zobaczyć jego powierzchni w szczegółach. Jedynym źródłem informacji o powierzchni Plutona jest misja NASA New Horizons. Jest to pierwsza i jedyna sonda, która dokładnie zbadała planetę karłowatą Pluton i jej księżyce. Sonda ta przewoziła część prochów odkrywcy Plutona, Clyde Tombaugh'a. W styczniu 2006 roku NASA wysłała międzyplanetarną sondę kosmiczną New Horizons w celu zbadania Plutona, gdy był on jeszcze 9. planetą Układu Słonecznego. W lipcu 2015 roku, po 9,5 roku i 5 miliardach kilometrów podróży, sonda kosmiczna New Horizons dotarła do Plutona, który stał się już planetą karłowatą i po raz pierwszy w historii ludzkości wykonano zdjęcie Plutona z bliska. W dniu 14 lipca 2015 roku sonda New Horizons przeleciała w odległości około 12,5 tysiąca kilometrów od powierzchni Plutona i z prędkością 50 tysięcy kilometrów na godzinę, otrzymując liczne zdjęcia i dane naukowe dotyczące powierzchni i atmosfery planety karłowatej. Czas podróży sygnału radiowego ze stacji na Ziemię wynosił ponad 4 godziny i pół. Bezpośrednie sterowanie New Horizons z Ziemi było niemożliwe. Wszystkie operacje i obserwacje były przeprowadzone automatycznie, zgodnie z wcześniej ustalonym programem. Podczas przelotu, a także przed i po nim, wykonano liczne obserwacje Plutona, Charona i małych księżyców. Sonda wykonała łącznie ponad 400 obserwacji w ciągu zaledwie 9 dni, podczas których zebrała około 50 gigabitów danych naukowych. Transfer na Ziemię wszystkich zebranych informacji trwał do 25 października 2016 roku. Po przelocie nad Plutonem i kontynuując swoją podróż w celu zbadania krańców naszego Układu Słonecznego, sonda kosmiczna New Horizons wykonała zdjęcie obiektów transneptunowych pasa Kuipera, najbardziej odległe zdjęcia, jakie kiedykolwiek wykonano. Od 2022 roku New Horizons oddaliła się o ponad 50 jednostek astronomicznych od Słońca, a stacja nadal prowadzi badania kosmosu i obserwacje astrofizyczne. Zakłada się, że New Horizons będzie działać co najmniej do 2035 roku i będzie w stanie prowadzić badania naukowe w odległości ponad 90 jednostek astronomicznych od Słońca. Dwudziestego czwartego sierpnia 2006 roku Pluton utracił status planety Układu Słonecznego na mocy decyzji 26 Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej, które odbyło się w dniach 14 do 25 sierpnia 2006 roku w Pradze, w Czechach. Pluton został zdegradowany do planety karłowatej. Światowe Forum Fizyki i Astronomii ustanowiło nową klasyfikację obiektów niebieskich w Układzie Słonecznym na planety główne, planety karłowate, asteroidy i komety. W rzeczywistości przez 40 lat po odkryciu natura Plutona nie była jasna. To, co niepokoiło astronomów, to orbita nowej Ziemi. Wszystkie planety Układu Słonecznego krążą wokół Słońca mniej więcej w tej samej płaszczyźnie. Jednak orbita Plutona jest silnie nachylona, podobnie jak orbity komet i asteroid. Co więcej, orbita Plutona jest wydłużona tak bardzo, że wygląda bardziej jak owal niż okrąg. W rezultacie Pluton czasami znajduje się bliżej Słońca niż Neptun. Doprowadziło to do pytań o status Plutona. Dlaczego właściwie jest on uważany za planetę? Być może jest to duża asteroida, taka jak Ceres lub Vesta. Oliwy do ognia dolał astronom James Walter Christie, który w 1978 roku odkrył Charona, księżyc Plutona. Obecność księżyca natychmiast umożliwiła obliczenie masy planety. Okazało się, że jest ona niewiarygodnie mała. Od tego momentu wzrosły wątpliwości co do Plutona. Być może była to tylko duża asteroida. Ale dlaczego Ceres, największa asteroida w naszym Układzie Słonecznym, znajdująca się między Marsem a Jowiszem,
nie jest uważana za planetę samą w sobie. Będziesz zaskoczony, ale w XIX wieku Ceres była uważana za jedną z planet Układu Słonecznego i była nawet wymieniana w starych podręcznikach astronomii. Następnie mniej więcej w tej samej odległości od Słońca zaczęto odkrywać inne ciała niebieskie. W połowie XIX wieku okazało się, że między Marsem a Jowiszem znajdują się dziesiątki obiektów podobnych do Ceres, a w XX wieku astronomowie odkryli, że są ich dziesiątki tysięcy. W rzeczywistości Ceres okazała się po prostu największym z tych wielu obiektów. Dlatego astronomowie przeklasyfikowali te ciała, w tym Ceres, na planety karłowate lub asteroidy, a samo nagromadzenie takich obiektów stało się znane jako pas asteroid. Ale czy Pluton jest sam na swojej orbicie, czy nie? Począwszy od 1992 roku, zaczęto odkrywać wiele małych obiektów poza orbitą Neptuna. Od dawna podejrzewano, że w tym regionie kosmosu znajduje się skupisko małych, lodowych ciał, zwanych kometami krótkookresowymi. Astronomowie nadali nawet temu regionowi nazwę Pas Kuipera. Tak więc niektóre z tych obiektów znajdowały się daleko poza Plutonem. Niektóre bliżej, a niektóre poruszały się wokół Słońca po orbitach prawie pokrywających się z orbitą Plutona. Podobnie jak w przypadku Ceres. Kolejna dziwność została odkryta po zbadaniu składu Plutona. Według wszelkich wskazań, w tym gęstości, koloru i charakterystyki widmowej, był to głównie zwykły lód. Tak więc z punktu widzenia jego struktury wyglądał znacznie bardziej jak gigantyczna kometa niż planeta. Ponadto w pasie Kuipera zaczęto odkrywać obiekty o rozmiarach podobnych do Plutona. Makemake, Sedna i Haumea były mniejsze od Plutona, ale Eris była porównywalnych rozmiarów, a nawet nieco większa. Czy powinniśmy ją również nazwać planetą? Dziesiątą planetą? Początkowo taki był zamiar astronomów. Potem jednak zmienili zdanie, bo okazało się, że w pasie Kuipera może być kilkanaście, a nawet 100 porównywalnych obiektów. Nadszedł więc czas, by zmienić kryteria klasyfikacji planet Układu Słonecznego. W 2006 roku na Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze astronomowie przyjęli nową definicję terminu planeta. Teraz planetą nazywamy ciało niebieskie, które, jeśli krąży wokół Słońca i nie jest księżycem innego obiektu, jeśli ciało jest wystarczająco masywne, aby przyjąć formę równowagi hydrostatycznej, czyli zbliżonej do sferycznej, pod wpływem jego sił grawitacyjnych. Jeśli jest w stanie usunąć inne ciała z sąsiedztwa swojej orbity, to znaczy musi być dominantem grawitacyjnym i w pobliżu nie może być innych ciał o porównywalnych rozmiarach, z wyjątkiem jego własnych księżyców. Zgodnie z nową definicją, Pluton, podobnie jak Ceres, spełnia dwa pierwsze wymagania, ale nie spełnia trzeciego kryterium. Naukowcy zwrócili uwagę, że Pluton nie może oczyścić przestrzeni wokół swojej orbity. W rzeczywistości wokół niego znajduje się zbyt wiele innych obiektów i jest to główny powód wykluczenia go z bycia główną planetą Układu Słonecznego. Jak zatem powinniśmy go nazwać? Asteroidą. Ale asteroidy w swojej masie są po prostu ogromnymi blokami kamienia i metalu, podczas gdy Pluton jest duży, kulisty i lodowy. A może kometą? Ale komety są małe i mają nieregularne kształty, a Pluton jest w porównaniu z nimi gigantem. Astronomowie postanowili wprowadzić nowy termin – planety karłowate. Chociaż planety te są kuliste i wystarczająco duże, aby wyróżniać się z masy asteroid, nie mają cech pełnoprawnych planet, takich jak Ziemia, Jowisz czy Neptun. Nie tylko Pluton otrzymał taką etykietę, ale także Ceres, największy obiekt w pasie asteroid. Makemake, Eris i Haumea. Tak więc do tej pory w Układzie Słonecznym znanych jest 8 dużych planet i 5 planet karłowatych. Pochodzenie Plutona, jego charakterystyka przez długi czas pozostawały tajemnicą. W 1936 roku angielski astronom Raymond Littleton
wysunął hipotezę, że jest to uciekający księżyc Neptuna, który został wypchnięty z orbity przez największy księżyc Neptuna, Trytona. Hipoteza ta została mocno skrytykowana, ponieważ Pluton nigdy nie zbliżył się do Neptuna. Począwszy od 1992 roku, astronomowie zaczęli odkrywać coraz więcej małych lodowych obiektów poza orbitą Neptuna, podobnych do Plutona, nie tylko pod względem orbity, ale także rozmiaru i składu. Ta część zewnętrznego Układu Słonecznego została nazwana na cześć Gerarda Kuipera, który zastanawiając się nad naturą obiektów transneptunowych, zasugerował, że region ten jest źródłem komet krótkookresowych. Od lipca 2015 roku Pluton jest uważany za największy obiekt w pasie Kuipera. Pluton posiada wszystkie cechy charakterystyczne dla innych obiektów pasa Kuipera, takich jak komety, wiatr słoneczny wywiewa cząsteczki lodowatego pyłu na powierzchni Plutona. Gdyby Pluton znajdował się tak blisko Słońca jak Ziemia, utworzyłby kometarny ogon. Chociaż Pluton jest uważany za największy obiekt w pasie odkryty, do tej pory księżyc Neptuna Tryton, który jest nieco większy od Plutona, dzieli z nim wiele geologicznych, atmosferycznych, kompozycyjnych i innych właściwości. Uważa się, że Tryton był początkowo obiektem pasa przechwyconym przez Neptuna. Eris, która jest zbliżona rozmiarami do Plutona, nie jest uważana za obiekt z pasa Kuipera. W lipcu 2015 roku ustalono, że Pluton jest większy od Eris. Najprawdopodobniej Eris należy do obiektów w regionie znanym jako dysk rozproszony. Znaczna liczba obiektów pasa Kuipera, takich jak Pluton, ma rezonans orbitalny 3:2 z Neptunem, co oznacza, że wykonują one dwie orbity wokół Słońca, podczas gdy Neptun wykonuje trzy. Takie obiekty nazywane są Plutinos. Każda planeta w Układzie Słonecznym ma swój własny kolor. Wenus jest oślepiająco biała z powodu gęstych chmur. Rdzawe piaski Marsa sprawiają, że planeta jest czerwona, a Ziemia jest niebieska z powodu oceanów. Jakiego koloru jest zatem planeta Pluton i dlaczego? W latach 30. XX wieku, niemal natychmiast po odkryciu Plutona, astronomowie odkryli, że jego kolor jest żółtawy. Chociaż planeta wyglądała jak bardzo słaba gwiazda w teleskopie, kolor można było znaleźć, jeśli jej jasność była mierzona za pomocą kolorowych filtrów. Później odkryto, że Pluton jest bardzo podobny do Trytona, największego księżyca Neptuna. Rzeczywiście, mają one podobne rozmiary i masy, a na nich powierzchni obecny jest zamrożony azot. W 1989 roku sonda NASA Voyager 2 przeleciała nad Neptunem i sfotografowała Trytona z bliska. Okazało się, że w niektórych miejscach Tryton jest ceglasto-czerwony. Odcień ten można wyjaśnić działaniem promieniowania słonecznego na lód metanowy. Astronomowie spodziewali się czegoś podobnego na Plutonie, jednak nawet teleskop Hubble'a nie był w stanie szczegółowo zbadać planety karłowatej. Wszystko zmieniło się w 2015 roku, kiedy sonda New Horizons przeleciała nad Plutonem. Szczegółowe zdjęcia pozwoliły określić ogólny kolor planety karłowatej jako sumę kolorów białego, brązowego i żółtego. Planeta karłowata została przedstawiona w naturalnych kolorach, które są wynikiem precyzyjnej kalibracji danych zebranych przez widzialną, wielospektralną kamerę, kolorową sondy. W rezultacie była 9. planeta Układu Słonecznego. Jest bogata i zróżnicowana, kolorystycznie. Ma śnieżno-białe równiny lodowe i ciemnobrązowe regiony górskie. Część powierzchni jest pomalowana na beżowo, a obszary w obliczu bieguna północnego mają żółty odcień. W 2015 roku, gdy sonda NASA New Horizons przyleciała obok Plutona, ujawniono stosunkowo kompletny obraz jego powierzchni. Na zdjęciach wykonanych przez sondę powierzchnia Plutona wygląda niezwykle interesująco. Występuje na niej duża różnorodność krajobrazów. Całe pasma górskie, ze szczytami sięgającymi 6 km wysokości, z górami Tenzi,
kraterami i lodowymi równinami. Większość powierzchni pokryta jest lodem, która składa się z metanu i azotu. Lód metanowy nadaje powierzchni planety charakterystyczny, czerwonawy odcień. Co ciekawe, ani lód metanowy, ani lód azotowy nie są na tyle wytrzymałe, by uformować góry o wysokości 1 km. Astronomowie zakładają, że góry składają się ze zwykłego lodu wodnego. Większość odkrytych struktur na powierzchni Plutona otrzymała wstępne nazwy. W 2017 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała oficjalne nazwy 14 kolejnym strukturom ukształtowania terenu Plutona odkrytym przez stację New Horizons. Są to głównie bruzdy, doliny górskie, kratery i jeziora na powierzchni naszej planety karłowatej. Najbardziej niezwykłą strukturą geologiczną odkrytą na Plutonie jest równina Sputnika. Jest to depresja o długości ponad 1000 km. Prawdopodobnie mocno zniszczony krater uderzeniowy. Wypełniony jest zamarzniętymi gazami, głównie azotem, i poprzecinana licznymi bruzdami, które dzielą ją na kilkudziesięciokilometrowe komórki. Praca zespołu naukowców, oparta na obserwacjach z New Horizons, pokazuje, że znaczna część krajobrazu Plutona powstała w wyniku kriowulkanizmu. Proces ten jest podobny do znanego nam wulkanizmu, ale zamiast lawy na powierzchnię, wylewana jest płynna mieszanina różnych związków, w tym amoniaku i metanu, która zamienia się w lód. Na przykład na południowy zachód od słynnej równiny Sputnika. Te lodowe góry wznoszą się na 7 km. Jest to jeden z regionów z bardzo małą liczbą kraterów uderzeniowych, zdominowany przez ogromne wzgórza o nierównych zboczach. Takie cechy nie występują nigdzie indziej w Układzie Słonecznym. Takie cechy krajobrazu sugerują, że wewnętrzna struktura i ewolucja Plutona pozwoli mu lepiej zatrzymać wewnętrzne ciepło lub że pierwotnie było go więcej niż wcześniej sądzono. Obszary wokół równiny Sputnika przyciągnęły największą uwagę badaczy, w szczególności lodowe wulkany, które pomimo podobnej struktury zewnętrznej do zwykłych wulkanów różnią się, biorąc pod uwagę charakterystykę kriowulkanów, ciężar właściwy, geochemię i temperaturę na powierzchni Plutona. Całe terytorium tego regionu jest utworzone przez produkty erupcji kriowulkanów, co czyni go wyjątkowym w Układzie Słonecznym. Co więcej, ostatnie erupcje kriowulkanów mogły mieć miejsce stosunkowo niedawno, ponieważ odkryto tylko jeden krater uderzeniowy. Sugeruje to, że region ten jest dość młody jak na standardy planetarne. Co więcej, w tym regionie znajduje się mniej kraterów niż można byłoby się spodziewać. Obecność aktywnych wulkanów lodowych, przynajmniej w niedawnej przeszłości, oznacza, że Pluton pozostał aktywny geologicznie znacznie później niż wcześniej sądzono. Dla ciała tak małego jak Pluton jest to niezwykłe, a naukowcy nie potrafią jeszcze wyjaśnić utrzymywania się ciepła w głębi Plutonu przez tak długi okres czasu, wystarczający do wywołania aktywnego kriowulkanizmu. Ślady kriowulkanów znaleziono również w innych obiektach, na innych obiektach w Układzie Słonecznym, na planecie karłowatej Ceres, na Księżycu Saturna Tytanie, na Księżycu Jowisza Europie i na Księżycu Plutona Charonie. Ale kriowulkanizm nie jest tak łatwy do określenia, ponieważ takie zjawisko nie występuje na Ziemi i dlatego nie można go zbadać z dużą precyzją. Ponadto każdy obiekt ma swoją własną charakterystykę przebiegu tego typu procesu. Szacuje się, że od 30 do 50% masy Plutona ma postać lodu. Płaszcz składa się z lodu wodnego, podczas gdy skorupa i powierzchnia planety karłowatej są utworzone przez obce lody azotu, tlenku węgla i metanu. Pozostałe 50 do 70% masy planety karłowatej jest skoncentrowane w jej jądrze i jest reprezentowane przez skały kamienne. Średnica jądra wynosi około 1700 km. Możliwe, że pod lodową powierzchnią Plutona znajduje się cały ocean ciekłej wody, podgrzewany przez rozpad substancji radioaktywnych we wnętrzu planety karłowatej. Naukowcy otrzymują coraz więcej dowodów na to, że Pluton kryje pod lodową skorupą ocean ciekłej wody. Modele stworzone przez badaczy z Brown University w Stanach Zjednoczonych
nie tylko potwierdzają tę hipotezę, ale także ją uzupełniają. Według naukowców ocean na Plutonie może mieć ponad 100 km głębokości. Odkrycie opublikowane w czasopiśmie Geophysical Research Letters pochodzi z obserwacji w regionie Sputnik Plains, ogromnego krateru w kształcie serca, który stał się jednym z symboli planety Karłowatej. Okazuje się, że równina Sputnika znajduje się bezpośrednio na osi pływów łączącej Plutona z jego największym księżycem, Charonem. Jak zauważają inni badacze, ta ciekawa pozycja oznacza, że równina Sputnika jest niezwykle ciężką częścią skorupy planety. Istnieje teoria, że za powstanie tego krateru odpowiedzialna jest ogromna asteroida, która zderzyła się z Plutonem w pobliżu bieguna północnego, ale z czasem rdzeń planety stał się zbyt ciężki, powodując przesunięcie osi Plutona. Krater uderzeniowy jest w rzeczywistości tylko dziurą w Ziemi, jednak w przypadku Plutona dziura ta doprowadziła do wzrostu masy tej części planety, co doprowadziło do pytania, co to spowodowało. Jedna z hipotez głosi, że po utworzeniu krateru Ziemia w naturalny sposób zrekompensowała lukę, pobierając wodę z głębokiego wnętrza Plutona. Inne badania wykazały, że w pobliżu gorącego jądra planety wciąż może znajdować się mnóstwo ciekłej wody, ponieważ woda jest gęstsza niż lód, który tworzy większość skorupy Plutona. Mogę ona sprawdzić, że równina Sputnika była cięższa niż jej otoczenie, ale ile dokładnie wody potrzeba, aby jądro Plutona było wystarczająco ciężkie? Aby odpowiedź na to pytanie, naukowcy przeprowadzili serię testów symulujących zderzenie Plutona z asteroidą. Okazuje się, że aby odtworzyć obraz procesów, które zachodziły na planecie i doprowadziły do jej współczesnego wyglądu, potrzebny byłby ocean o głębokości ponad 100 km i poziomie zasolenia około 30%. W rzeczywistości zasolenie zwiększa gęstość wody, co prowadzi do jeszcze większego wzrostu masy. 30% zasolenia to przybliżony poziom wody w Morzu Martwym. Należy zauważyć, że najgłębszy punkt dna oceanu na Ziemi ma zaledwie 10 km głębokości. Można więc spróbować oszacować głębokość tego oceanu pod lodem. Atmosfera Plutona została odkryta w 1988 roku. Podczas zaćmienia gwiazdy przez planetę Karłowatą, zasada tego zjawiska jest prosta. Poruszając się ze swojej orbity, Pluton zakamuflował na chwilę odległą od nas gwiazdę. Okazało się, że podczas tego wydarzenia jasność gwiazdy nie spadła nagle, ale stopniowo. Przyczyną była warstwa atmosfery, która częściowo pochłaniała światło gwiazdy. W 2015 roku sonda New Horizons przeleciała nad planetą Karłowatą. Jej dane pozwoliły naukowcom szczegółowo zbadać skład i strukturę atmosfery Plutona. Głównym gazem w atmosferze Plutona jest azot molekularny, który stanowi 99% jego objętości. Atmosfera planety Karłowatej jest podobna do atmosfery Ziemi lub Tytana, największego księżyca Saturna. Atmosfera zawiera również niewielkie ilości metanu i tlenku węgla. Ponadto w śladowych ilościach obecne są złożone związki organiczne, kwas cyjanowodorowy, etan, acetylen i inne związki. Atmosfera Plutona jest bardzo rozrzedzona. Ciśnienie na powierzchni planety Karłowatej wynosi około 1 paskala, czyli 100 tysięcy razy mniej niż na naszej planecie. Chociaż atmosfera Plutona jest niezwykle rozrzedzona, sonda New Horizons znalazła jej ślady ponad 1000 km od powierzchni planety. Ale to nie jest granica. Astronomowie są pewni, że rozciąga się ona na odległości 7 razy większej niż promień samego Plutona. Aby wyjaśnić objętość przestrzeni zajmowanej przez atmosferę Plutona, naukowcy planetarni podają następujący przykład. Ziemska atmosfera ma skalę wysokości, czyli grubość, gdy atmosfera jest ściśnięta do jednolitego ciśnienia i gęstości, około 10 km. Jednocześnie promień Ziemi wynosi 6371 km.
Dlatego grubość jednorodnej atmosfery ziemskiej jest bardzo mała i wynosi zaledwie 0,17% promienia naszej planety. Co więcej, zewnętrzne warstwy ziemskiej atmosfery można śledzić na wysokości około 600 km, co odpowiada 1/10 promieni Ziemi. Różnica w przypadku Plutona polega na tym, że skala wysokości jego atmosfery wynosi około 50 km, czyli około 5% jego promienia, który wynosi 1188 km. Biorąc pod uwagę najbardziej zewnętrzne warstwy, może się okazać, że objętość przestrzeni zajmowanej przez atmosferę Plutona jest ponad 350 razy większa niż objętość samego Plutona. Wydaje się dziwne, że tak małe ciało niebieskie jak Pluton może mieć atmosferę. Na pierwszy rzut oka jest to tym bardziej zaskakujące, że ani Księżyc, ani nawet planeta Merkury nie mają atmosfery, mimo że są znacznie masywniejsze i większe niż Pluton. Istnieje jednak na to wytłumaczenie. Nasz Księżyc i Merkury znajdują się blisko Słońca, dlatego cząsteczki wszystkich gazów są na powierzchni tak rozgrzane, że pokonują siłę przyciągania tych ciał i uciekają w przestrzeń kosmiczną. Pluton jest daleko, w zimniej ciemności. Energia cząsteczek powietrza jest niewystarczająca, więc unoszą się one nad powierzchnią planety karłowatej. Co więcej, jednym z najbardziej zaskakujących odkryć jest to, że Pluton jest otoczony ze wszystkich stron niebieskawą mgiełką. Jest ona doskonale widoczna na zdjęciach wykonanych przez sondę NASA po przelocie nad Plutonem, zwłaszcza gdy planeta karłowata była oświetlona od tyłu przez Słońce. Mgiełka rozciąga się do 300 km nad powierzchnią Plutona. Niebieski odcień jest nadawany przez złożone cząsteczki organiczne. Są to toliny. Chociaż te substancje organiczne unoszące się w atmosferze są same w sobie czerwonawe, rozpraszają niebieski kolor, podobnie jak tlen i azot w atmosferze ziemskiej. Następnie toliny osiadają na powierzchni Plutona, nadając jej pomarańczowo-brązowy kolor. Tajemniczą cechę atmosfery Plutona ujawnia porównanie jej z atmosferą Trytona, największego księżyca Neptuna. W rzeczywistości właściwości Plutona są bardzo podobne do właściwości Trytona. Skład i atmosfery tych ciał niebieskich są podobne. Atmosfera Plutona jest jednak znacznie grubsza. Mimo że Tryton jest bardziej masywny, ponieważ Pluton obecnie oddala się od Słońca, astronomowie założyli, że większość azotu w atmosferze Plutona już uciekła w przestrzeń kosmiczną lub zamarzła. Niemniej jednak w 2015 roku misja New Horizons odkryła, że planeta karłowata zachowała zaskakująco gęstą mgiełkę. Skąd się wzięła? Naukowcy sugerują, że to się ją zasila. Na przykład atmosfera Trytona jest stale zasilana przez gejzery i kryowulkany na jego powierzchni. Być może Pluton ma własne gejzery. Pośrednio potwierdzają to obszary bardzo młodej powierzchni, na której nie ma kraterów. Mogły one zatem powstać w wyniku aktywności tektonicznej. Dzięki metanowi Pluton doświadcza efektu cieplarnianego. Wahania temperatury wydają się dość dziwne dla mieszkańca Ziemi. Powierzchnia Plutona jest dość zimna, z temperaturami często poniżej minus 230 stopni Celsjusza. A jeśli pójdziesz wyżej, na przykład w góry, temperatura będzie nieco wyższa. W przeciwieństwie do Ziemi, gdzie bieguny są najzimniejszymi miejscami, bieguny Plutona są najcieplejszymi regionami. W niedawnym badaniu astronomowie z University of Tasmania w Australii doszli do wniosku, że do 2030 roku atmosfera planety karłowatej może całkowicie zamarznąć i zniknąć. Astronomowie badali sezonowe zmiany ciśnienia na powierzchni Plutona w zależności od ilości światła słonecznego, które otrzymuje, gdy krąży wokół Słońca. Odkryli, że gdy Pluton znajduje się w aphelium, czyli w punkcie orbity, w którym jego odległość od Słońca jest największa, azot zamarza w jego atmosferze. Pluton jest jedynym obiektem w Układzie Słonecznym, który ma wyraźną eliptyczną orbitę. W rezultacie odległość między planetą karłowatą a Słońcem stale się zmienia, co znacząco wpływa na pory roku. Dziś naukowcy odkryli, że niektóre pory roku na Plutonie są zimniejsze niż inne.
do tego stopnia, że atmosfera, która składa się głównie z azotu, dosłownie zamarza i spada z powierzchni planety, pozostawiając całkowitą próżnię. Ponadto siła grawitacji i długość dnia negatywnie wpływają na atmosferę planety, zmieniając ją z niszczycielską siłą. Naukowcy zauważają, że w ciągu ostatnich 30 lat ciśnienie atmosferyczne Plutona wzrosło trzykrotnie. Modele naukowców pokazują, że większość atmosfery skondensuje się na zewnątrz, aż pozostanie jej niewiele. Symulacje naukowców wskazują, że do 2030 roku cała atmosfera planety zamarznie i całkowicie zniknie. Jeśli tak się stanie, Pluton będzie wyglądał inaczej. Zamrożony azot w atmosferze odbijałby więcej światła słonecznego, więc planeta karowata wydawałaby się jaśniejsza na niebie, ale jego powierzchnia również się zmieni. Ceglasto-czerwone kolory obserwowane przez misję New Horizons znikną pod azotowym szeronem, aż do następnego zbliżenia do Słońca. Uważa się, że atmosfera Plutona powstała w wyniku topnienia lodu na jego powierzchni. Kiedy planeta zbliża się do Słońca, nieco się nagrzewa. Ciepło to wystarcza do częściowego odparowania lodu na jej powierzchni. W ten sposób powstaje atmosfera. W miarę oddalania się od Słońca, lód przestaje parować i uzupełnia atmosferę gazem. W rezultacie większość atmosfery Plutona ucieka w przestrzeń kosmiczną, a reszta zamarza. Praktycznie pokrywa powietrze. Znika. Jednak dopóki Pluton ma atmosferę, silne wiatry mogą najwyraźniej wiać przez planetę. W 2016 roku naukowcy ogłosili, że są w stanie wykryć chmury, korzystając z danych z New Horizons. Naukowcy zaobserwowali 7 jasnych obiektów w pobliżu Terminatora, który reprezentuje fikcyjną linię podziału między jasnymi i ciemnymi obszarami planety karłowatej. Granica między światłem dziennym a ciemnością jest miejscem, w którym zwykle tworzą się chmury. Wszystkie zaobserwowane obiekty znajdują się na niewielkiej wysokości, mają mniej więcej ten sam rozmiar. Jeśli rzeczywiście są to chmury, najprawdopodobniej składają się z acetylenu, etanu i cyjanowodoru. Istnieje również hipoteza, że w odległej przeszłości atmosfera Plutona była znacznie gęstsza. Tak więc New Horizons sfotografował zamarznięte jezioro w regionie Tombaugh, znajdujące się na powierzchni Plutona, obok którego, jak się wydaje, istnieją starożytne kanały. Jeśli to prawda, to Pluton mógł kiedyś wspierać istnienie płynów na swojej powierzchni. W przeszłości atmosfera Plutona była 40 razy gęstsza niż na Marsie. Na Plutonie odkryto 5 księżyców: Charon, Hydra, Styx, Nix i Kerberos. Najbliższym i jednocześnie największym z nich jest Charon. Najdalej znajduje się Hydra, która jest również drugim co do wielkości księżycem. Podobnie jak księżyc w stosunku do Ziemi, Charon zawsze patrzy na Plutona i jedną ze swoich twarzy wydaje się, że wisi w tym samym miejscu. Efekt ten wynika z faktu, że Charon porusza się z taką samą prędkością, z jaką Pluton obraca się wokół własnej osi. Od momentu odkrycia w 1930 roku aż do 1978 roku Pluton był dla astronomów tajemniczą planetą. Naukowcy nie znali ani jego wielkości, ani masy, ani składu. Wszystkie cechy planety karłowatej z wyjątkiem jej orbity były okryte tajemnicą. W 1978 roku w obserwatorium marynarki wojennej USA astronom James Walter Christie odkrył księżyc Plutona. Było to nieoczekiwane odkrycie. Księżyc znajdował się tak blisko planety, że na zdjęciach niemal zlewał się w jeden obiekt. Natychmiast stało się jasne, że był to stosunkowo bardzo duży księżyc. Jego rozmiar to około połowa wielkości planety karłowatej. Księżyc ten został nazwany na cześć mitologicznego Charona, przewoźnika dusz zmarłych do Królestwa Hadesu przez rzekę Styx. Odkrycie Charona stanowiło klucz do zrozumienia Plutona. Rzeczywiście, jeśli planeta ma księżyc, to korzystając z praw Newtona, można było natychmiast obliczyć masę obu ciał. Jeśli Pluton miałby być tak masywny jak Ziemia, to oczywiście musiałby być bardzo gęsty i składać się z metali i skał. Jeśli masa Plutona była niewielka, za to
no to jego natura była bardziej podobna do księżyców planet olbrzymów. Pluton okazał się nie tylko lekki, ale niewiarygodnie lekki, około 5 razy mniej masywny niż Księżyc. Obliczono jednak, że Księżyc Charon jest tylko 8,6 razy mniej masywny niż planeta. Ponadto Charon znajduje się bardzo blisko Plutona w odległości około 19 600 km. To prawie 19 razy mniej niż odległość Ziemi od Księżyca. Charon wykonuje jeden obrót wokół Plutona w ciągu 6,4 dnia ziemskiego. Czas trwania dnia na Plutonie jest dokładnie taki sam. Oznacza to, że Charon zawsze znajduje się nad tym samym punktem na powierzchni Plutona. Ponieważ Charon i Pluton mają bardzo podobne rozmiary, ich orbity różnią się od orbit w większości planet i ich księżyców. Na przykład można powiedzieć, że Księżyc krąży wokół Ziemi, choć nie jest to prawdą. Zarówno Księżyc, jak i Ziemia krążą wokół wspólnego środka masy, ale ten środek znajduje się wewnątrz Ziemi, pod jej powierzchnią, więc takie uproszczenie, rozumowanie jest uzasadnione. Niemniej jednak środek masy Układu Plutona, Charon znajduje się poza Plutonem. Oba ciała obracają się wokół punktów przestrzeni między innymi, podobnie jak orbity układów podwójnych. Jest to wyjątkowa właściwość dla dużych ciał w Układzie Słonecznym. Układ Pluton-Charon jest często uważany za planetę podwójną. Powodem nie tylko to, że planeta i jej księżyc znajdują się niezwykle blisko siebie. Charon jest nie tylko niezwykle masywny jak na satelitę, ale także tylko około 2 razy mniejszy od Plutona. W rzeczywistości średnica Charona wynosi około 1200 km, podczas gdy średnica planety Karowatej wynosi 2376 km. Astronomowie uważają, że oba ciała niebieskie prawdopodobnie uformowały się w tym samym czasie, gdy zderzyły się dwa obiekty o podobnych rozmiarach. W przeciwieństwie do większości planet i księżyców, układ Pluton-Charon jest odchylony w bok od płaszczyzny orbity. Ponadto Pluton obraca się wokół własnej osi w przeciwnym kierunku niż większość planet. Wszystko to może wskazywać na szybkie narodziny systemu. Wyjaśnia to fakt, że Pluton i Charon mają zupełnie inny wygląd. Mają inną strukturę, więc protopluton i protocharon były zupełnie innymi światami. Obrazy z sondy New Horizons pokazały, że powierzchnia Charona jest usiana kraterami, szczelinami i rowkami. Kontrastuje to z wyglądem Plutona. Najwyraźniej powierzchnia Charona jest znacznie starsza niż powierzchnia planety Karłowatej. Kolor Charona jest białowo-szary, podczas gdy kolor Plutona jest mieszanką białych i żółto-brązowych obszarów. Oczywiście, powierzchnia Charona składa się z lodu wodnego. Należy pamiętać, że w temperaturze minus 220 stopni Celsjusza, która jest typową temperaturą na Charonie, lód staje się stały jak metal. Ponadto New Horizons odkrył niesamowitą formację na północnym biegunie Charona. Jest to duża czerwonawo-brązowa plama. Ten czerwonawy odcień jest podobny do koloru powierzchni Plutona. Skąd pochodzi ta plama? Astronomowie uważają, że pochodzi ona z zamarzniętej atmosfery Plutona, która osiadła i zamarzła na powierzchni jego księżyca. Pluton jest zbyt mały, by utrzymać atmosferę, dlatego gazy stale go opuszczają, uciekając w przestrzeń kosmiczną. Bez lodu na powierzchni Plutona, który zasila atmosferę, już dawno by wyparował. Na pobliskiej orbicie Charon przechwytuje część azotu i metanu, które następnie zamarzają i osadzają się na jego powierzchni. Pod wpływem promieniowania słonecznego i kosmicznego, promieniowania ultrafioletowego, w tej warstwie zachodzą reakcje chemiczne, w wyniku których powstają złożone związki organiczne, takie jak toliny, które wyjaśniają czerwonawy kolor. Dalsze badania Plutona pozwoliły astronomom odkryć 4 kolejne księżyce. Wszystkie zostały odkryte w latach 2005-2012. Dwa kolejne księżyce, Nix i Hydra, zostały odkryte w 2005 roku za pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a. Księżyce te znajdują się 2 i 3 razy dalej od Plutona niż Charon. Nix ma 42 km długości i 36 km szerokości, podczas gdy Hydra ma 55 km długości i 40 km szerokości.
Czwarty księżyc Kerberos został odkryty w 2011 roku. Również na zdjęciach z Hubble'a jest to bardzo mały księżyc o wymiarach 12 na 6 km. Piąty księżyc Styx został odkryty w lipcu 2012 roku. Jego maksymalna długość wynosi około 16 km. Księżyce te są znacznie mniejsze niż Charon i poruszają się współkierunkowo z Plutonem. Wszystkie księżyce z wyjątkiem Charona nie są kuliste i odbijają więcej światła. Jasność hydry Styxa, Nixa i Kerberosa jest prawdopodobnie spowodowana lodem na ich powierzchni. Ze względu na oddalenie Plutona, astronomowie próbowali przewidzieć obecność pierścieni za pomocą znaków pośrednich. W 1994 roku naukowcy opublikowali obliczenia w badaniu. Ich zdaniem pierścienie Plutona, jeśli istnieją, powinny znajdować się w odległości od 1200 do 10 900 km od środka planety, a pierścienie jego satelity Charona, jeśli istnieją, w odległości od 600 do 4200 od środka Charona. Hipotezy o istnieniu pierścieni zostały wysunięte. W 2006 roku przez grupę amerykańskich naukowców spekulowali oni, że źródłem substancji pierścieniowej mogą być księżyce Plutona, Hydra i Nix, a także odkryte później Kerberos i Styx. W sierpniu 2011 roku grupa brazylijskich astronomów przedstawiła swoje obliczenia. Według nich księżyce Plutona są nieustannie bombardowane mikrometeorytami, w wyniku czego wokół Plutona może utworzyć się niezwykle słaby pierścień pyłu o szerokości 16 tysięcy km i średnicy cząstek od 1 do 10 mikronów. Ze względu na wiatr słoneczny oczekuje się, że połowa cząstek osiądzie z powrotem na księżycach w ciągu roku. Niemniej jednak w 2015 roku dane dostarczone przez misję New Horizons wykazały, że ostatecznie nie znaleziono żadnego pierścienia w pobliżu Plutona. Chociaż zbliżanie sondy do planety dało najlepszą okazję do sprawdzenia, czy istnieje. W ten sposób potwierdzono brak pierścieni. Planeta karłowata Pluton pod wieloma względami ma szczęście istnieć na swojej orbicie, co jest dość niezwykłe. Nowe badania pokazują, że aby ustabilizować się na tej orbicie przez wiele lat, powinny rozwinąć się czynniki sprzyjające planecie karłowatej. Była dziewiąta planeta Układu Słonecznego, obecnie uważana za planetę karłowatą. Ma bardzo wydłużoną orbitę o nachyleniu 17 stopni do ekliptyki. Okres orbitalny Plutona wynosi 248 lat, a przez około 20 z tych lat znajduje się on wewnątrz orbity Neptuna. Fakt, że ich orbity przecinają się, ale planety nie zderzają się, zainteresował naukowców. Okazało się, że do tej sytuacji przyczyniają się dwie właściwości orbity Plutona. Libracje azymutalne i równoleżnikowe. Libracje to oscylacyjne perturbacje związane z prędkością obrotową planety, wynikające z sprzężenia grawitacyjnego z partnerami orbitalnymi, tutaj Neptunem. Są one nazywane azymutalnymi, ponieważ anomalie te opisują kształt danej orbity. Libracja równoleżnikowa zapewnia, że gdy Pluton osiąga najbliższy punkt do Neptuna lub innych planet olbrzymów, zawsze znajduje się znacznie powyżej nich i płaszczyzny Układu Słonecznego. Libracja równoleżnikowa zapewnia, że Pluton znajduje się daleko od płaszczyzny ekliptyki, gdy planeta karłowata znajduje się najbliżej Neptuna. Te dwa czynniki pozwalają Plutonowi uniknąć ryzyka kolizji z Neptunem. Naukowcy planetarni postanowili dowiedzieć się, dlaczego Pluton ma takie warunki. Dzięki symulacjom komputerowym ustalili, że Neptun zgodnie z oczekiwaniami ma największy wpływ na librację azymutalną Plutona, ponieważ znajduje się ona w rezonansie orbitalnym 3 do 2, tak więc na każde 3 obroty Neptuna wokół Słońca Pluton wykonuje dokładnie 2. Modele wykazały jednak, że Neptun nie ma praktycznie żadnego wpływu na librację równoleżnikową Plutona. Autorzy badania opracowali model uwzględniający grawitację Urana i odkryli, że wprowadza ona jeszcze większą niestabilność na orbicie Plutona, niszcząc efekt libracji azymutalnej i równoleżnikowej. Gdyby orbita Plutona zależała wyłącznie od wpływu dwóch sąsiednich planet, stałaby się niestabilna już po dziesiątkach lub setkach milionów lat.
powodując zderzenie Plutona z Neptunem lub wyrzucenie go z Układu Słonecznego. W swoich symulacjach naukowcy przeprowadzili modelową reprezentację na następne 5 miliardów lat. W projekcie uwzględnili wpływ Saturna i Jowisza. Następnie obraz nabrał kształtu. Mimo że znajdują się one dalej od Plutona niż Neptun i Uran, wpływ grawitacyjny Saturna i Jowisza jest bardzo silny. Sam Jowisz zapewnił wystarczający wpływ, aby orbita Plutona była stabilna przez cały czas trwania symulacji. Autorów uderzył również niewielki margines strefy stabilności orbity Plutona. Jeśli wystąpiłby niewielkie odchylenie grawitacja planet olbrzymów, wyrzuciłaby go z Układu Słonecznego lub doprowadziła do zderzenia z Neptunem. Badanie to jest również ważne z punktu widzenia zrozumienia mechaniki orbitalnej obiektów transneptunowych, które często mają również bardzo nachylone i wydłużone orbity. Ciekawy wniosek: Jowisz ma głównie stabilizujący się wpływ na orbitę Plutona, a Uran ma wpływ destabilizujący, ale przede wszystkim orbita Plutona jest naprawdę blisko strefy silnego chaosu. Odkryta interakcja jest również ważna dla oceny migracji planet w Układzie Słonecznym i innych układach oraz wpływu planet olbrzymów na te procesy. Na przykład można próbować określić to na podstawie odchyleń i obserwowanych parametrów orbit. Oznaki wcześniejszej obecności planet, które zostały wyrzucone z Układu Słonecznego w przeszłości. Wyniki nowej pracy będą miały duży wpływ na badanie ewolucji ruchu ciał w naszym Układzie Słonecznym. Dalsze badanie migracji planet olbrzymów z ograniczeniami numerycznymi dotyczącymi dynamiki rozwoju Układu Słonecznego pozwolą nam w końcu zrozumieć, w jaki sposób Pluton i inne ciała znalazły się na swoich orbitach. Obecna teoria ewolucji gwiazd sugeruje wzrost jasności naszego Słońca. W ciągu następnego miliarda lat stanie się ono o 11% jaśniejsze. Strefa zamieszkiwalna Układu Słonecznego zostanie wówczas przesunięta poza granice obecnej orbity Ziemi, osiągając Marsa, Jowisza, a następnie Saturna. Po 5 miliardach lat jądro Słońca rozgrzeje się tak bardzo, że rozpocznie się proces spalania wodoru w otaczającej je otoczce. Doprowadzi to do silnej ekspansji zewnętrznego promieniowania Słońca i stanie się ono czerwonym olbrzymem. Możliwe, że wtedy na obiektach pasa Kuipera i na Plutonie będą istniały akceptowalne warunki do rozwoju życia. Pluton będzie w stanie utrzymać te warunki przez dziesiątki milionów lat, aż Słońce stanie się białym karłem. Być może do tego czasu obce życie skolonizuje zarówno Plutona, jak i wiele obiektów pasa Kuipera, ponieważ zmieniają się tam warunki temperaturowe, a także skład atmosfery z powodu topniejącego lodu. Pluton będzie w stanie utrzymać takie warunki przez dziesiątki milionów lat. Kto wie, może ludzie przyszłości założą dom w tej nowej oazie życia.